Cześć, tu Madzia i witajcie w kolejnym odcinku serii Mind Scanners. Zaczynamy dzisiaj piąty dzień, tutaj mamy połączenie. I słuchajcie, co ja sobie tak pomyślałam po ostatnim odcinku, jak już go opublikowałam. Doszłam do wniosku, że przeważnie grając staramy się dążyć do dobrego zakończenia, staramy się podejmować dobre decyzje moralne i tak dalej, nie? I większość ludzi właśnie w ten sposób gra. Przykładowo w Life is Strange ja nie ratowałam Chloe, ratowałam całe miasto. W Detroit Become Human Conora nie prowadziłam do człowieka, tylko robiłam z niego nadal robota. Czyli tak bardzo przeciwnie niż wszyscy. I tak tutaj pomyślałam, wiecie, z jutrzenki się mega ucieszyłam, że jest jutrzenka, nawiązanie do Paper Please i tak dalej. No i chciałam z nimi współpracować, tak? Chciałam im pomóc. Ale tak się zastanowiłam, że większość osób, które gra, będzie chciało pomagać tej jutrzence, tak? I będzie dążyło do dobrego zakończenia. Więc ja tak stwierdziłam, jako ja osoba przekorna, że ja nie będę współpracowała z jutrzenką. Tak. Nie obejrzałam do końca gameplaya u Staszka, bo przejrzałam tylko pierwszy odcinek mniej więcej, jak to się gra, ale dam sobie rękę uciąć, że on współpracował z jutrzenką i chciał im pomóc, tak? Więc ja bym chciała robić to na odwrót całkowicie. No, więc tak myślę, że jak jakaś jutrzenka się do mnie odezwie, to albo będę mówiła od razu tutaj tym moim szefom, że oni ze mną się kontaktują, nie będę im pomagała, nie będę odbierała od nich listów, rozmawiała i tak dalej. I zobaczymy, jak wtedy ta gra się potoczy, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że po zakończeniu w ten sposób gry ja sobie ją przejdę jeszcze raz sama, żeby zobaczyć, jak wygląda współpraca z jutrzenką, ale nagrywać będę, jak z nimi nie współpracuję. Dobrze, ale teraz no już bez gadania przejdźmy może dalej do gry, co tu się dzieje. Połączenie od brak numeru. Czy to skaner myśli? Odpowiedzialny za terapię pana Delonzo. Który to był? No tak, powiedzmy. Wszyscy są zadowoleni z tego, jak się zachowują służby. A, dobra, to ja już wiem, to jest ten ochroniarz, co był. Niewielka premia, a dziękuję. O, no, ładnie. Dobrze. Miej oczy otwarte, kiedy nadejdzie czas, porozmawiamy ponownie. Przyjmuj wszelkie zaproszenie na urodziny. Jutrzenka. Czyli my nie idziemy na urodziny. Dobrze. Nie lubimy urodzin, nie idziemy na urodziny. Dobrze, kogo my tu mamy dzisiaj? To jest jakiś majster, pani Brita i pani Nancy. Kto jest najbliżej? Pani Brita. No, oni są niezdiagnozowani. Tutaj mamy tetę. Tak, ja z tym do oczu ja się tak spultałam, zestresowana byłam, jak to zrobić, teraz już wszystko ogarniam, już wiem. Przyjaciele Nancy opisują ją jako miłą osobę, ale krąży plotka, że ma ciemną stronę, o której wiedzą tylko, wiedzą, tylko jej wrogowie. Dobrze, my mamy tutaj 200. Dzień piąty, nie, tak się zastanawiam, czy ja powinnam sobie jakiś sprzęt kupić, czy coś, ale może dobra, idźmy ją wyleczyć najpierw. Dobrze, idziemy do pani Nancy. Tak, ona Nancy była. Tak, my do Nancy poszliśmy. Skaner myśli, ja... proszę, pomóż mi, zanim moja stopa cię powstrzyma. Stopa. Ona coś z królem Julianem miała. Jestem tu, aby ci pomóc. Och, dziękuję ci, skaner. Dziękuję. Dobra, czyli skanujemy jej mózg. Moja stopa jest złamana. Tak bardzo boli mnie głowa. Mam tylko 5 lat. Moja stopa niedługo później przejęła kontrolę. Wkrótce zmieniła wszystko na lepsze. Lekarze cudotwórcy, trauma z dzieciństwa. Myślisz, że jest dzieckiem? No mam tylko 5 lat. No to myśli, że jest dzieckiem. Nie? Może trauma z dzieciństwa to była? Nie wiem. Ach, impreza taneczna. Nienawidzę tańczyć, ale nie moja stopa. Zawsze przyciąga mnie wokół parkietu jak lalkę. Imprezowiczka? No nie. Nosi ze sobą lalki. Autonomiczna stopa. No stopa nie urządzi tak jakby, nie? No, dobra, miałam rację. Mężczyzna spada ze szczytu szklanej wieży. Podziwialiśmy widoki, kiedy nagle moja stopa... Ups. Mordercza stopa. Romantyczny wieczór to... No, chociaż w sumie... Dobra, nieważne. Dzień murów. Zawsze wstydziłam się chodzić z moją mamą na zakupy. Ludzie wytykali mnie palcami. Śmiali się z mojej wykrzywionej stopy. Moja stopa sprawiła, że tego pożałowali.
drwiny. W wniosku jest, słuchajcie, że ona jest jakąś, no brzydko mówiąc, kaleką, ma jakąś wrodzoną wadę tej stopy i ona twierdzi, że ona przejęła na nią kontrolę, gdzie w związku z tym też ludzie się z niej śmieli, więc drwiny. Dobrze, no to teraz zobaczymy, jaka to jest diagnoza systemu. Nancy stanowi zagrożenie dla siebie i innych. Jej autonomiczna stopa przez całe jej życie narobiła szkód na prawo i lewo. Nancy desperacko chce położyć temu kres. Ona sama się prosi o leczenie, więc muszę ją uznać za niepoczytalną. 34, pracownica fabryki. Dobrze, auto, kończyniak, matko, co za nazwa, strażnik. Muszę, słuchajcie, ogarnąć typ osobowości, bo wiem, że tych typów osobowości jest 12, 16, nie pamiętam. I sobie o tym poczytać, bo może to być całkiem spoko. Dobra, to co, to my panią na leczonko, tak? Wiem, nie jestem już w stanie tego wytrzymać, proszę, poukładaj mi w głowie. No, ona sama się o to prosi, no to dobra. Tylko tak, teraz, to było? Tutaj jest. Czy mnie na coś stać? To za 42, ale tutaj nauki nie mamy jeszcze. Wszystko jest za 42, tutaj specjalne. Co to jest? Puls odstresowujący, usuwa stres. O, ona to tam w sumie... Wzmacnia osobowość. O, to może mi się przydać, bo jak całkiem jej osobowość zjadę, za ile to? A to nie jest, słuchajcie, drogie. Można byłoby to sobie wziąć. To przetwarza osobowość na naukę. Ja wiem, czy ja to chcę. Robotanik usuwa wszelki stres i osobowość nawet po maksymalnym stresie. Zapach sztucznych kwiatów. Przecież sztuczne kwiaty nie pachną. No dobra, nieważne. Labirynt umysłu w pełni przywraca osobowość. Ale to aż 400 zablokowane mamy. Hypnomed. Na chwilę zatrzymuje upływ czasu i echopunkcja. Usuwa wszystkie punkty niepoczytalności, wywołuje stres u pacjenta. I za 500, patrzcie. To byłoby fajne. I mamy jakieś leki. Blokuje wszelki stres twojego pacjenta na 40 czasu. Ochrania osobowość twojego pacjenta. O, to może być, ale jakie to drogie wszystko. To wiecie co? Ja bym najchętniej to kupiła. Wzmacniacz osobowości za 50, może uda mi się ją zdążyć wyleczyć. Nie, muszę się dowiedzieć, ile w ogóle cała rozgrywka trwa i jakie ma znaczenie to, czy ja ich zdążę wyleczyć, czy nie zdążę. Dobra, ja sobie wezmę to, to jest ze 7 kapoków i 50 czasu. Dobra, biorę to. To jest to. Wykrywa... Rekonstruuje charakter pacjenta, wykorzystując zaawansowany radar osobowości. Użyj radara, by wykryć symbol, który odpowiada jednemu z przycisków. Pierwsze symbole, które się pokażą, mogą nie być tymi, których szukasz. Aha, i tutaj się wybiera. Dobra. Dobra, pani Hona leczenie. Nie tu, chodź. Będziemy panią leczyć. Może najpierw czekajcie. To z oka jej... Nie to chciałam. To... Ja nie mam tego, czekajcie, ten. Chcę ten z kropeczkami po bokach, to chcę. Najgorsze jest, słuchajcie, to, że ja nigdy nie zwracam uwagi na czas. Dostała po łbie. Oj, pani! Ale pani przeżyjesz, nie martw się. Dobra, damy jej teraz to. Co to się robi? Okej. Aha. Pośpiewałaś pani i pani lepiej. Dobrze. Teraz tak, to z kropeczkami znowu bym się tego pozbyła. Ej. Pani nerwice, ja panią nabawię, matko, trzeba było ten stresomat brać. Mi na prawie jazdy mi mówili, że ja mam ciężką nogę, no ale nie rękę, no matko. Dobra, teraz to z okoma. Trójkąt, coś tam. Trójkąt. Takie... Co? Czas mi się skończył. Myślałam, że da radę. Dzień roboczy doby końca wymaga dalszej terapii. Okej, to ja ją następną razą tego. Dobra, koniec dnia piątego. Utrzymanie minus 6 kapoków. Dobra, to i tak mamy 32. Idziemy spać. I będzie. Dobra, dzień szósty.
Jestem taki szczęśliwy, dostałem nową pracę. Pomyślałem, hej, nikt nie zna kawałów lepiej ode mnie, więc zaaplikowałem na stanowisko pracownika ścieków. Kanałów? Ja przeczytam kawałów? Tak im zaimponowałem, że zlecili mi modernizację infrastruktury. O, widzicie, jak mu życie naprawiliśmy? Byłem architektem przed moim kryzysem życiowym, ale mimo wszystko, dasz wiarę? Ha, koledzy w pracy też są bardzo przyjaźni. Otrzymałem od ciebie nieocenioną pomoc. Wysłałem ci coś, by okazać moją wdzięczność. Co? Otwierasz paczkę. To obraz ciebie, gdy ratujesz gryzonia. Obraz jest bardzo ładny, patrzenie na niego daje ci dodatkową energię. Ło, dali mi energię. Dobra, to ja może tu babę zestresowaną uleczę. A pan to kto? Wiadomość dnia. Wśród naszych obywateli narasta niepokój, bowiem zewnętrzniacy nadal gromadzą się pod murami naszego miasta. Ich intencje pozostają nieznane. Zgromadzenie rozpoczęło się 6 dni temu. Dzisiejsze szacunki mówią o grupie 3000 zewnętrzniaków, koczujących pod północą i południową bramą. Konstruktor odnosi się do tej kwestii w dzisiejszej wypowiedzi. Rozumiem wasze lęki, ale zapewniam was, że mamy sytuację pod kontrolą. Jakby nasze państwo słyszała. Dobra, aha, to tak można robić. Mamy więcej tego, czy opłacałoby mi się coś kupić w związku z tym? Gdzie jest ten stresomat? Usuwa naraz ten, nie, to było specjalnie, to jest, usuwa stres. 10 i 3, wiecie co, ja sobie to wezmę. Jak to działa? O nie, na banglanie to ja ją całkiem już wyteguję. Trafię na środek celu, jasne. To by było na tyle w tej kwestii. Dobra, dziękuję. Pani, chodź. O, pani teraz 30, przedtem pani 60 miała. Dobra, idziemy panią w takim razie dalej leczyć. Panią nie to, że odstresić by trzeba było, to jeszcze by trzeba pani osobowość było naprawić, bo pani to fajna babka w sumie jest. Proszę, uwolnij mnie od tego nieszczęścia. Dobrze, więc pani tak. Stres. Ale ja chcę stresować. A, bo no, dobra, to chwila. No, no, terapia, no. Dobra, bo my mamy tamto to. Dobra, odstraszona pani żeś jest. Teraz osobowość pani trzeba odnaleźć. Takie coś z wajchą w dół, to jest to. Dobra, na razie z pani osobowości będzie. Oko robimy. Figofago, takie w bok. I co było ostatnie? Znowu figofago. Nie patrzcie na moje określenia, bo one będą dziwne. Umówmy się, okej? Okay? Dobra, jeszcze jedno mamy figofago, więc... Aha, to jest znowu to samo, co było. Albo ja jestem już... Nie halo. Dobra, masz pani. Uratowaliśmy pani to. Czy ja nie mam na to? Chyba na to nie mam. Oj, dobra, wiem, że całe urządzenie nie przeszkadza mi. Tak. O, to wiecie co? To ja może wolniej pani będę robiła. A pani nie stresiła! Właśnie teraz patrzę jak z jej osobowością, ale całkiem okej. Dobra. Osobowość jeszcze wytrzyma. Tak mnie zastanawia, wiecie co, czy jak ja bym to urządzonko jeszcze raz wcześniej pykła... Dobra, pani wyleczona. To czy inny układ byłby tych klocków? Terapia ukończona. 15 kopoków. Całkiem się zarabiam. Dobra. Oj, osobowość się pani sama naprawiła. Och, patrz, mogę znów kontrolować moją stopę. Szybko, nazwij mnie krzywonogą. Zrób to z przekonaniem. Krzywonoga! Ha, nic. To prawdziwy cud. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, cieszę się pani szczęściem. Dziwne, pani ma szczęście, ale spoko. Dobra, wiecie co, czekajcie, ja chcę sobie zobaczyć... Nie dzień! Broń Boże, to chciałam zobaczyć. O to, czy ja muszę jeszcze kupić. I patrzcie, teraz jest tańszy. Usuwa naraz 3 punktów niepoczytalności typu tego. Przeliczać. Jak to działa? Dobra, może ja nie chcę wiedzieć, jak to działa. Dobra, mapa, kto jest bliżej? Pani 75, pan 85. Może panią Britę. No, jeszcze może... O, i zdiagnozujemy ją, kupimy sobie tamto i zakończymy dzień. Dobrze. Zachowanie Brity Brown powoduje problemy w jej pracy w obsłudze klienta, ponieważ chowa się przed klientami. Też bym tak samo robiła. Dobra, podróżujemy.
A ja źle policzyłam, bo tamten jest za 35. Nie ma tam tańszych chyba, nie? A więc zostałam znaleziona, tak? Czy ty mnie widzisz? Przekonajmy się, czy naprawdę mnie widzisz. Noszę okulary, czy nie? No tak. Zgadza się. Może to było zbyt proste. Spróbujmy jeszcze raz. Jakiego koloru mam włosy? Blond. To prawda. Może naprawdę mnie widzisz? W czym tkwi twój sekret? Też masz dar niewidzialności? Czy może masz jakieś urządzenie lokalizacyjne? Może jest jeszcze dla mnie nadzieja? Obstawiam u niej paranoję, ale dobra. Pani, co pani masz? Mam nadzieję, że dobrze to robię. To wygląda na dom. Nie, to na pewno dom. Mieszkają w nim rodzice Kati. Albo może Steffi? Ech, nie, przepraszam. Jedna się na kształtach zapomniała o przyjaciółkach, niespokojna. Nie jest powiedziane, że to są przyjaciółki. O kształtach to nic nie ma, niespokojna, może niespokojna. Dobra, spróbujmy o tym. Nie, musiała być niespokojna, na to wychodzi. Dobra. Twarze ludzi, gdy skanują półki i wieszaki, to sklep, w którym pracuję. Spójrz, jakie oczy przesuwają się po mnie, nie zauważając mnie. Czuję się nieważna. Dobrze. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś to zobaczę. Mój pamiętnik, niektóre strony są wyrwane. Byłam wtedy bardzo emocjonalną osobą. Teraz staram się ignorować moje uczucia. Chowa się przed uczuciami. To jest pancernik? Albo kameleon? Kształty się cały czas zmieniają. Nie jestem w tym za dobra, prawda? No niby z jednej strony niepewna. Pijana? No nie, nic nie powiedziałem, że piła. Nieostry wzrok. Kształty się... No może nieostry wzrok. Nie, była niepewna. Z tymi bałami to zawsze problemy są. Filiżanka herbaty unosząca się w powietrzu. To pewnie ja ją trzymam. Zaraz wezmę łyk. Mam nadzieję, że nic nie rozleję. Jest niewidzialna. No. Dobra. Dajcie się łatwego teraz. Techniczki w dziale inżynierii śmieją się, bo złożyłam kondensator danych od tyłu. A wiem, czy niskie poczucie własnej wartości... No zabawne to nie jest. Inżynieria odwrotna, ja wiem. No śmieją się, czyli źle zrobiła. To może niskie poczucie. Dobrze, mamy ją. Oj, pani. Poprzednia babeczka była fajniejsza. Problemy z oceną doprowadziły Britę do urzeczywistnienia idei, że jest niewidzialna dla innych. No, niepoczytalna na bank. Trzeba ją troszkę ustawić. Niewidzializa. Okej, 12 tych typów. Tylko dwa. Marzyciel, oczekuję na terapię. Pani, my z tą terapią tak troszkę średnio. Wiem, że możesz mnie widzieć, ale wierz mi, nikt inny nie może. Naprawdę mam nadzieję, że twoja maszyna sprawi, że znów stanę się widzialna. Dobrze, pani. Pani, bo ja tak. Ja chciała to, a to za 25. Kiedy mi tyle czasu zeszło, to ja nie wiem. Ale to mogę, co to? Usuwa naraz takie figofago, ale ja tego figofago nie potrzebuję. Ja potrzebuję teraz do... Nie, teraz potrzebuję do tego. Bulby będą. I to bym potrzebowała. Nie wiem, co to jest i jak to działa. No dobra, zacznę terapię. Dzień mi się co najwyżej skończy. Trudno, terapia. Dęk, 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 dęk. Chciałabym to najpierw. Tyrtul się. Drugi się tyrtuli. A, za słabo. Dobra, ale i tak koniec dnia. Troszkę już zestresiliśmy, nic nie będzie. Czas minął. Jak coś, to ją potraktujemy tym urządzonkiem do odstresowania. Dobrze, terapia dalsza będzie. Koniec dnia 6, tak, utrzymanie minus 6 kopoków, ale dzisiaj trochę to zarobiliśmy, 15 zarobiliśmy, nie? Śpi. I dzień 7, dzień dobry. O, otrzymujesz małą paczkę od Nancy Wilford. To ta, co przed tym ją uleczyliśmy.
W środku jest błyszczący breloczek z butem i notatka. Mam nadzieję, że da ci to kopa energii. Pozdrowienia, Nancy. Nie możesz powstrzymać uśmiechu. Nie, naprawdę, plus 20 do czasu, ale naprawdę mi się miło robi, że ja tym ludziom pomagam i faktycznie ich życie jest lepsze. Podejrzewam, że będę źle się czuła, jeżeli komuś nie pomogę, albo pomogę na siłę i coś złego się stanie, ale to jest naprawdę bardzo fajne i miłe. Dobra, ty aż tu, ty... O, ty jesteś blisko. A pani? Ja, gdzie pani polazła, żeś? No dobra, czekajcie, bo co ja na nie potrzebuję? Ja potrzebowałam to jeszcze. Wiecie co, ja sobie to wezmę. Buduj. Co to jest? Myślicie, rozszyfruje myśli pacjenta i niszczy je po naciśnięciu przycisku. Użyj suwaka, żeby znaleźć myśl, a następnie usuń ją, żeby... Jeśli jest negatywna i zachowaj, jeśli jest pozytywna. Okej. Okay. Aha, tu jest pozytywne, negatywne, zlokalizuj myśl. Dobra, to tak. Mamy to, my potrzebujemy na nią to, to jest od stresa, czy to jest ten. Wezmę sobie zamiast tego na razie. Dobra, pani, my sobie to... Tu. Tu, do pani. Już podróżuję. Będę miała 130 czasu. Może zdążę ją wyleczyć. Nie wiem, ja się zawsze na pierdołach skupiam i mam później problem. Nadal nie wiem, jak udaje ci się ciągle mnie znajdować. Normalnie. Dobra, pani. Leczymy się. Pierwsze co, to bulby robimy, żeby nam się potem... Nie, to najpierw zrobimy. To nowe. Dawaj. Agonia. Złe. Ale czemu ja chciałam, że drugie mi zdegowało? Gust jest dobry. Pani, co pani ma? Pustka. Pustka zła. Dobra, teraz bierzemy to na oczne. O, tu się ładnie telepa. Dobra, już dwie bulby się telepią dobrze. O. Dobra, teraz co? O, teraz bierzemy znowu ten myślometr. A tu nie widzę, a tak? O, zainteresowanie git. Czekajcie, widzę niepokój. Jest zły. Dobra, teraz znowu to. A to od razu to usuniemy, dobra. Fobia zła. Dobra, i dawaj pani bulbometr. Dobra, tu się wiesz telepać. Tu się lepiej telepiesz. Ja jej osobowość zaraz jadę! Oddaj osobowość. Dobra, tak jest prostą to. Dobra, odzyskała mi trochę osobowości, ale bym ją uroczyła. Dobra, tu się dynga. Okej. Okay. Dobra, ocaliliśmy ją. Powinna być zadowolona. Terapia ukończona. 15 kapoków. Och, widzę swoje dłonie. Znów tu jestem. Wierz mi, to dziwne uczucie. Zniknąć i potem wrócić. Muszę przyznać, że powoli się do tego przyzwyczajałam, ale tak jest lepiej. Znacznie lepiej. Koniec z chowaniem się. Dobra. Tutaj już do nikogo nie pojedziemy. Nic pewnie też za tą 15 nie kupię, prawda? No, jeszcze my nie mamy mózgu właściwego, a to już w ogóle na kredyt chyba. Leki też drogie jak nieszczęście. Dobra, kolejne to ja bym chciała pewnie ten przeliczać. Ciekawie to brzmi. Sonarny. Nie wiem, zobaczymy co na kolejnego człowieka nam będzie potrzeba, nie? Bo tak to wiecie. Dobra, to my kończymy ten dzień, no bo tak, bo no nic z tego nie zrobimy, prawda? Otrzymanie minus 6. I tak całkiem nieźle z kasą stoimy. Aż to jest podejrzane. Mam wrażenie, że to jest dlatego, że tryb łatwy. Widzisz swoją córkę uwięzioną w morzu przewodów. Okej. Okay.
Cześć, chciałam Ci podziękować. To zmieniło moje życie, doprawdy. Nie wiem, jak Ci dziękować. Wysłałam Ci mały prezent na dowód mojej wdzięczności. Jezu, jakby o tych łapówkach się ministerstwo jakie dowiedziało. W środku jest połowa wisiorka przedstawiającego ducha w kształcie serca. Nadchodzący faks, numer ID. 34424. Nie przesyłaj dalej. Nie omawiaj jego treści, nie zadawaj pytań. Puls rośnie w siłę. U nosiciela potęguje to rozwój groźnej choroby zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Ta siła zakłócająca może być zwolniona celowo lub przez przypadek z powodu niestabilności. Tak czy inaczej, rezultaty są katastrofalne i należy im za wszelką cenę zapobiec. Okej. Okay. Program Faraday to nasz najnowszy projekt w Instytucie Zgnoki. Został stworzony, by wyeliminować puls. Obecnie badamy 5 nosicieli pulsu znanych jako dysruptorzy. Jeśli natkniesz się na dysruptorów lub na jakiekolwiek oznaki pulsu, zgłoś to nam natychmiast. No dobra, no może się jakoś natnę, ja tam nie wiem, czy ja to poznam w ogóle. Program Faraday to nasza najlepsza metoda obrony przeciwko pulsowi. Zdobądź 3 stopień obywatelstwa i dołącz do programu Faraday. Za normalność i umysł struktura. Dziękuję. W końcu mamy sposób, by wyeliminować puls. Ci dysruptorzy, musiałam przeczytać, bo to dziwne jest. Muszą zostać powstrzymani, zanim zniszczą wszystkie maszyny zasilane z Zygnoką. Tak, martwię się. Też jestem na Zygnokę, wiesz. Choroba, jak i całe miasto. Wracajmy do pracy, skaner. Dzięki. Dobra, teraz tak. Pan mi się najbardziej podoba, bo tylko 50 do pana jest. W ogóle jest tu coś ciekawego? Tutaj są blisko te... Chyba, że ja nie mogę sobie sama łazić tam, gdzie mi się podoba. My tutaj mieszkamy, dobra. Okej. Okay. Tego bym sobie wzięła Toby. Jeden z najbardziej ambitnych studentów Uniwersytetu Durant. Przez całe życie Toby był modelowym obywatelem. Jednak jego poziom ambicji cały czas rośnie, co zaczęło niepokoić jego rodziców. Bo co, bo dziecko będzie mądrzejsze od was? Chyba cieszyć się trzeba, a nie pretensje o tego mieć. Dobra, jedziemy. Jedziemy poznać Toby'ego. Miło mi cię poznać, jestem Toby. Jesteś tu, by mnie skanować? Ja postaram się wypaść jak najlepiej. Dobra, wyskanuję cię jeszcze. Ty trochę przypomina imprezę na zakończenie szkoły średniej. To ostatni raz, kiedy widziałem kogoś z mojej klasy. Dzień później musiałem zacząć nową pracę. Wyszedłem wcześniej, by się przygotować. Koledzy z klasy zmarli, dusza imprezy, przyjaciele nie są priorytetem. Priorytetem nie są. Park Uniwersytetu zawsze jest pełen ludzi. Powinni się uczyć. Nie ma czasu na gry i zabawy. Obi boki. Studiuję bez przerwy, nauczyciel, ludzie na drzewach. W parku, nie na drzewach. Studiuję bez przerwy chyba. No. Serio, jest mega ambitny. Soczysty kolosowoc przekrojony na pół. Mówią, że powinno się jeść jeden kolosowiec dziennie. Ja jebię na śniadanie. Co niedziela ucieram 7 i przechowuję w butelkach. Krócej trwa ich konsumpcja. Sprytne, prawda? Słyszę głosy. Służalczo traktuje wskazówki. Sprzedawca soków. Sprzedawca nie. Słyszę głosy. Gdzie? Służalca traktuje wskazówki. No, dziwnie to brzmi, ale chyba o to chodzi. Tak, dobrze. Tamte dwa po prostu totalnie mi nie pasowały, żeby cokolwiek z tym ogarnąć. Nazywanie Tobiego perfekcjonistą byłoby niedopowiedzeniem. Ten młody człowiek przestrzega zasad i wytycznie, jakby od tego zależało jego życie. I jest po prostu za dobry dla własnego dobra. No i teraz macie, no kwestia, czy on jest niepoczytalny, czy on jest poczytalny. Według mnie on jest poczytalny, bo chociażby to, że rodzice go zgłaszają, bo on jest nadwymiar inteligentny. Ile takich przypadków na świecie jest, że dziecko ma, nie wiem, 15 lat i studia kończy, no bo jest nadwyraz inteligentny. Zdarzają się takie przypadki geniuszu, umówmy się, nie? A tutaj rodzice, no nie wiem, ja bym go jednak puściła jako poczytalnego i... No i tak, i byłby poczytalny, no. No bo co, głąba z niego zrobimy? No teraz nie wiem, co ja mam z nim zrobić.
A jak on tego pulsa ma? Ja nie wiem, gdzie to się objawia, jak to się objawia, jakimś pryszczem czy czym. Nie wiem, no. Dobra, dla mnie jest poczytalne, sorry, spadaj. Poczytalne, typ osobowości myśliciel. Nie wymaga terapii. No według mnie nie wymaga, no nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Pacjent jest poczytalny, nie są wymagane dalsze działania. Trzy kapoki. Co to jak w naszym państwie, że jak chorego znajdziemy, to dostajemy więcej, a jak nie chorego, to mniej? No dobra, mniejsza. Dobrze, to dobrze, prawda? To znaczy, oczywiście, że tak. No dobra, jestem trochę w tyle, ale do nadrobienia. Wczoraj spałem 4 godziny, to dzisiaj nie muszę spać. Wspaniałego dnia. Jezu, 4 godziny, masakra, jak tak można krótko spać? Dobra, tutaj jeszcze musimy się udać do tego pana. Zostanie nam... Ja go pewnie nie wyleczę, znając życie. No dobra, podróżujemy. Ale... nie, bo nie zdążyłam przeczytać, co on ma z sobą nie tak. Czy on jest już w książce? Pan Olivier... Nie, nie mogę książki. Dobra, to później go najwyżej taguję. Dobra, ale myślę, że na tym momencie skończymy odcinek. W kolejnym go sobie tutaj wyskanuję jego myśli. Zobaczymy poczytalny, niepoczytalny i jakie halo z nim nie tak. No i zobaczymy. Dobrze, więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.